Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak posiać nasiona liczy i jak zadbać o młode siewki. Nasiona sadzimy do ziemi przepuszczalnej, oczywiście z drenażem. Ja używam małych kamieni i piasku. Na to nasypujemy ziemię z piaskiem. Litchi nie ma zbyt dużych wymagań co do ziemi. Może to być na przykład ziemia uniwersalna, lekko kwaśna, najlepiej z dodatkiem piasku, żeby zwiększyć przepuszczalność wody. Teraz kładziemy nasiona, które wcześniej były wymoczone w wodzie. Tu widać już młodą roślinkę, bo nasionko pękło. Lepiej to widać tutaj. Tam wyjdzie korzonek. Kładę po 3 nasiona, bo nie wiadomo, ile z nich wykiełkuje. Najprawdopodobniej tylko jedno w doniczce, może dwa. Jeżeli więcej, to można je przesadzić, a na razie mogą być razem. Siewka po wykiełkowaniu nie jest zbyt duża. Takie nasionka zasypujemy. Zasypane. Teraz podlewamy i kładziemy na słoneczny parapet. Doniczki można też przykryć, co zwiększy wilgotność i mniej wody wyparuje. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli przy parapecie jest kaloryfer. A tutaj młoda siewka liczy z wcześniejszego wysiewu. Na razie jest malutka. Ziemia dla liczy powinna być stale wilgotna. Jednak nie należy roślinki przelewać. Jeżeli ją lekko przesuszycie, roślinie nic nie powinno się stać. Litchi nie ma zbyt dużych wymagań, jednak jedną bardzo ważną rzeczą, którą musicie mu zapewnić, jest okres zimowania. W chłodnym pomieszczeniu, wtedy, gdy światła jest najmniej. Bez tego roślinka nie przetrwa. Roślina ta nie należy do szybko rosnących i zbyt szybko nie osiągnie pokaźnych rozmiarów. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby czasem roślinkę przewietrzyć. Do widzenia!